Kiedy przyszła pora zdecydować, co chcę studiować, to wtedy, tuż przed maturą, nie bardzo wiedziałem i zacząłem przeglądać taką broszurkę, jakie wtedy kursowały, wszystkich możliwych kierunków. Więc oczywiście wszystko, co dotyczyło nauk ścisłych, politechnicznych, to wszystko się odpadało bez dyskusji. I w końcu wydało mi się, że archeologia jest chyba numerem jeden w tym wszystkim. Choć moje pojęcie o tym, co to za dyscyplina i czym się zajmuję, było dosyć mętne. Ale zawsze mnie ciekawiły takie rzeczy. W dzieciństwie robiłem kronikę nieistniejącego kraju, którego władcy nosili imię Harhara, przez dwa samo H. I dojechałem do 26 Harhary. Więc mi się wydawało, że to będzie takie trochę, coś takiego trochę bajkowego. Ale kiedy już pomyślałem, że archeologia mogła być czymś ciekawym, zacząłem się radzić w rodzinie i wuj Adam znał akurat panią profesor Bernard. No więc zapytał ją, co ona o tym sądzi. I ona mi pożyczyła książeczkę, broszureczkę taką właściwie dla bardzo chyba ogólnej publiczności, nazywała się Epoka Peryklesa. No przeczytałem, pomyślałem, dobrze, to tam pójdziemy. Kiedy przyszło do egzaminu wstępnego, to przede wszystkim spotkało mnie wielkie szczęście, że akurat w tym roczniku, to był rok 1958, zlikwidowano egzamin z rysunku, który przedtem obowiązywał. Ja bym nie wypadł na tym dobrze. I to oczywiście nie chodziło o rysunek techniczny, archeologiczny, taki, tylko no taki pseudoartystyczny, wie pan, lampę na rysy. Więc bardzo dobrze, że tego nie było. Była historia i geografia, jak potem przez niezliczone lata to wszystko było. Przyszło do egzaminu. W komisji był profesor Samsonowicz. Innych nie pamiętam, ale był profesor Samsonowicz, który pytał oczywiście z historii. I jemu też zawdzięczam się dostałem, bo kto inny by mnie pewnie ściął. Zapomniałem jakiejś ważnej daty z polskiej historii. To już byłby koniec, prawda, no, z niektórymi historykami. A on uznał, że to nie jest najważniejsza rzecz i potem poszło jakoś. I ja pamiętam później, wiele lat później, kiedy sam zasiadałem w komisjach egzaminacyjnych, to się zdarzało, że na przykład geograf ścinał kandydata, który nie wiedział, jaki jest zbiór buraków cukrowych. I potem, około 1 września, odbyło się spotkanie pierwszego roku informacyjne z profesorem Michałowskim. Przyszliśmy wszyscy na to, nie znaliśmy się przedtem oczywiście. Profesora ja znałem z widzenia, bo mieszkałem w Podkowie Leśnej, i tam czasem na stacji Podkowa Leśna Zachodnia taki starszy pan dystyngowany w budrysówce, wtedy noszono budrysówki, rodzaj takiego płaszcza zapinanego na haftki. No więc on prowadził to zebranie, zaczął od tego, że zafundował piątkę wszystkim obecnym, a nie było ich wielu, a potem nam powiedział, że to będzie bardzo trudne, że musimy się bardzo starać, ale ci, którzy się będą bardzo starać, to mają szansę zostać w zawodzie. Program studiów był dosyć sztywny, nawet bardzo sztywny, bo po pierwsze były wszystkie te przedmioty tak zwane ogólne, które trzeba było zaliczyć, chciał czy nie chciał, historia filozofii, ekonomia, co tam jeszcze? A w zawodowych przedmiotów trzeba się było uczyć po kolei wszystkiego. Wtedy był osobny kurs archeologii śródziemnomorskiej i osobny, wtedy nazywany pradziejowo. Więc na śródziemnomorskiej było to ustalone. Pierwszy rok starożytny wschód, drugi rok Grecja, trzeci rok Rzym. W 1958 roku wstąpiłem na uniwersytet. Potem Michałowski zaraz wyjechał. Przyjechał gdzieś na wiosnę
I miał taki wykład, czy pogadankę może raczej, dla swoich studentów o tym, co odkopał w Palmirze. To był pierwszy rok wykopalisk w Palmirze, 59 kwiecień czy maj. No i on to tak sugestywnie przedstawił, że od razu wiedziałem, że to mnie interesuje. Od razu wiedziałem, że to będzie ciekawe. Profesor Michałowski był szalenie, szalone wrażenie potrafił robić. Bardzo podkreślał to, co uważał za ważne. Nie zawracał głowy detalami, które można sobie było potem sprawdzić albo i nie, ale tylko rzeczy podstawowe. Miał kilka takich swoich koników stałych na egzaminie na przykład. I było zadziwiające, że chociaż wszyscy wiedzieli, że o to spyta, to rok po roku było to samo, to bardzo wielu nie potrafiło sobie z tym poradzić. Wszystkich pytał o to samo. Wszystkich pytał najpierw o kanon w sztuce egipskiej, to był jego konik, i drugie pytanie o tryglif w architekturze greckiej. Każdy wiedział, że to będzie. I tylko niektórzy potrafili wytłumaczyć, o co właściwie chodzi i co sam profesor napisał na ten temat, po polsku przecież i w niezbyt trudnych, popularnych artykułach. Egzamin zawsze wyglądał w ten sposób, że zapraszał kilka osób. W naszym przypadku, jak nas było czterech, to oczywiście cały rok szedł razem. No i zadawał pytanie. Ktoś nie umiał? Następny, następny, następny. I z powrotem następne pytanie. Tak. Kiedyś się zdarzyło, że kolega na nic nie odpowiedział. I mu potem powiedział, no pan to niedużo się odzywał dzisiaj, to będzie trójka. W archeologii śródziemnomorskiej o tym pan mówimy. Było dwóch profesorów. Kazimierz Michałowski i drugi Kazimierz Majewski. Ale oni się, być może panowie to wytną, nie cierpieli. Można było być albo u jednego, albo u drugiego. No ja byłem na dwóch takich praktykach, zapamiętałem. Jedna była w Szurpiłach, a druga była w Krzemionkach Opatowskich. Muszę powiedzieć, że nie nauczyłem się wiele. To jakoś było niezbyt ciekawe. Ale potem pojechałem i to było trafione na obóz w Biskupinie. W Biskupinie był obóz dla wszystkich archeologów, studentów archeologii całej Polski. Tam poznałem kolegów z innych miast i właściwie tych, których znam, to stamtąd. Prowadził profesor Rajewski w swoim ukochanym Biskupinie. No i on tam sprowadzał specjalistów, którzy wykładali nam rozmaite techniki pomocnicze. Oczywiście kopaliśmy naturalnie. Także to było bardzo ciekawe i wiele znajomości stamtąd wyniosłem. Najtrudniejszy był egzamin z ekonomii. O mało się na tym nie przejechałem. Znaczy, próbowałem dwa czy trzy razy, nic z tego nie wchodziło. Ja składał się z dwóch części. Ekonomia kapitalizmu i ekonomia socjalizmu. Ekonomia kapitalizmu w porządku zaliczyłem. Przyszło tamtego, nie byłem w stanie. Nie byłem w stanie nawet przeczytać tego, co trzeba było przeczytać, a jak przeczytałem, to nie rozumiałem nic. No więc spaliłem raz, spaliłem drugi. Wyglądało, że mnie wyrzucą, no bo ile razy można. I wtedy pani Sztetyło, wówczas była adiunktem, chyba miała już doktor, poszła do swojego przyjaciela Kudlickiego, który był ekonomistą, chciała pójść go jakoś, wiesz. Ja wiem, że on nic nie umie, ale z innych jest jako tak, pójść go. No on mnie puścił. A na pierwszym roku zapamiętałem egzamin u profesora Gąsowskiego, który jeszcze jest aktywny, jak słyszę. Otóż on miał bardzo dobry system, bo mówił, niech pan mi coś powie o kulturze wielbarskiej, wystarczyło powiedzieć tam, czy jakiejkolwiek innej oczywiście, wystarczyło powiedzieć dwa, trzy zdania,
z których wynikało, że wiem kiedy, wiem gdzie, coś, co tam może jest charakterystycznego i już dziękuję. Wydawało mi się wtedy, że to tak trochę na lekko to on traktuje, a to było bardzo sensowne. To było bardzo sensowne i dawało pewne pojęcie o sprawach, które dziś oczywiście wyglądały zupełnie inaczej. Ponieważ trzeba było wybrać drugie seminarium, trzeba było mieć główne i poboczne, tak jak teraz zresztą. Ja miałem oczywiście główne u Michałowskiego. Majewski w grę nie wchodził. Nie było gdzie. Zapisałem się do profesor Świderkówny, która przerabiała papirusy Greka. Greka też była, nie powiedziałem tego przedtem, lektorat z Greki starożytnej też był, ale na bardzo podstawowym poziomie, no, nauczyliśmy się czytać, powiedzmy, litery, no, tak, no, jakieś tam deklinacje, ale to nie to, żeby to była wielka znajomość. Dopiero na tych papirusach troszkę więcej z tego pojąłem. No i potem był egzamin właśnie nie z papirusów żadnych, tylko z Greki. No i moim zdaniem ja zdałem i profesor Świderkówna mówi, tak, zdał pan, ale pan przyjdzie jeszcze raz. Dlaczego pan? Bo ja chcę panu piątkę postawić. Co on mogę powiedzieć, że nie chcę? No więc wszedłem drugi raz, powiedziałem, wie pan, jeszcze, trzeba będzie jeszcze raz przyjść. Za trzecim razem poszło. No i bardzo jestem wdzięczny oczywiście. Nie mówię, że jestem biegły w starożytnej Grece, bo nie jestem, ale jednakże potrafię to przeczytać, no powiedzmy.